Przed chwilą podpisane zostały umowy ramowe, które w konsekwencji znacząco wzmocnią polskie siły zbrojne. To wzmocnienie jest niezwykle ważne w związku z sytuacją, jaką mamy do czynienia za naszą wschodnią granicą. My nie mamy czasu, nie możemy czekać. My musimy zbroić polskie wojsko. W myśl sentencji łacińskiej chcemy pokoju, ale dlatego, że chcemy pokoju, szykujemy się do wojny. Chodzi o tą zasadę, która jest przestrzegana przez państwa natowskie, zasadę odstraszania. Chodzi o to, żeby polskie siły zbrojne były tak silne, żeby Wojsko Polskie było tak silne, żeby agresor nie zdecydował się na zaatakowanie naszego kraju. W związku z tym rozwijamy polskie siły zbrojne, tworzymy nowe jednostki wojskowe, zachęcamy do przystępowania do Wojska Polskiego, ale polscy żołnierze muszą mieć nowoczesną broń. I taka broń właśnie została zamówiona. To niezwykle istotne, że pierwsze dostawy zarówno armatohaubic, jak i czołgów będą miały jeszcze w tym roku miejsce. A więc zaczynamy naszą współpracę od dostaw sprzętu wojskowego jeszcze w tym roku. W przyszłym roku trafią do Wojska Polskiego, do Polskich Sił Powietrznych pierwsze samoloty. W ramach umowy ramowej, która została przed chwilą podpisana, zamówimy 1000 czołgów K2. Zamówimy ponad 600 armatohaubic K9. Zamówimy także 3 eskadry samolotów FA-50. Można powiedzieć, że już zamówiliśmy właśnie taką broń. Dlaczego taka broń? Dlatego, że wyciągamy wnioski z tego, co dzieje się na Ukrainie. Wyciągamy wnioski z tego, w jaki sposób atakuje agresor, w jaki sposób Rosja zaatakowała, przy użyciu jakiej broni zaatakowała Ukrainę. Widzimy, że na polu walki w dzisiejszych czasach olbrzymie znaczenie mają wojska pancerne i artyleria. Stąd też decyzja o wzmocnieniu tego rodzaju sił zbrojnych. W przypadku czołgów to jest niezwykle ważne, żebyśmy dysponowali, żeby polskie siły zbrojne dysponowały bardzo dużą siłą. Stąd też ta wysoka liczba związana właśnie z czołgami. Czołgi koreańskie, tak jak każda broń koreańska, są sprawdzone, dlatego że Korea od 70 lat szykuje się do wojny, chcąc pokoju. Wiadomo, że jest zagrożona, dlatego ten sprzęt koreański musi być na najwyższym poziomie. W przypadku armatohaubic to jest konstrukcja bardzo podobna do polskich krabów. Bardzo mocno podkreślam, że zamówimy tak dużo krabów w Polsce, jak tylko jest możliwe. A więc wszystkie moce produkcyjne polskich zakładów będą wykorzystane, ale nasze potrzeby są dużo większe niż możliwości produkcyjne Huty Stalowa Wola. Dlatego zdecydowaliśmy się na taką właśnie transakcję. Podkreślam, że nasza współpraca z Koreą ma charakter strategiczny. To nie jest uzupełnienie luk, które mamy w naszych siłach zbrojnych. To jest strategiczne podejście. Oba nasze państwa mają świadomość zagrożeń związanych z agresywną polityką rosyjską. Oba nasze państwa mają świadomość tego, że nasze siły zbrojne muszą być wyposażone w nowoczesny sprzęt. Korea posiada bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o produkcję. W związku z tym my skorzystaliśmy z tego olbrzymiego potencjału Korei i dlatego już pierwsze egzemplarze tej broni trafią na wyposażenie Wojska Polskiego jeszcze właśnie w tym roku, jeszcze w 2022 roku.
przewidujemy, jesteśmy umówieni co do tego, że w latach następnych produkcja tej broni będzie w Polsce. To jest olbrzymia szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Cieszę się, że w negocjacjach uczestniczył prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Sebastian Chwałek. To były negocjacje, które zaowocowały bardzo dobrymi kontraktami. Jeszcze przed nami umowy wykonawcze, ale jestem spokojny co do tego, że znajdziemy absolutnie dobre rozwiązania, korzystne dla obu stron, dla strony polskiej i dla strony koreańskiej. A więc broń, nowoczesna broń, która trafi już niebawem na wyposażenie Wojska Polskiego i olbrzymie szanse, jeżeli chodzi o produkcję tej broni w Polsce. Nie tylko na rynek polski, ale także na rynek państw Unii Europejskiej, czy szerzej państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W perspektywie chcemy także, żeby wykorzystać najlepsze doświadczenia z polskich Krabów i najlepsze doświadczenia z K9, żeby za kilka lat znaleźć rozwiązanie wspólne, bo jak wiemy, polskie Kraby powstały na bazie koreańskich armatohaubic, ale rozwijały się, więc tu mamy pewne osiągnięcia. Jeżeli chodzi o koreańską broń, to myślę, że tu bezkonkurencyjny jest system ładowania związany z K10 i chcemy skorzystać z tych możliwości. Chcemy, żeby w perspektywie kilku lat wybrać to, co najlepsze z konstrukcji Kraba, to, co najlepsze z konstrukcji K9 i żeby ta broń była jednolita dla obu państw. Ale jeszcze raz bardzo mocno podkreślam, bo to były jakieś nieporozumienia, wykorzystamy moce produkcyjne Huty Stalowa Wola w pełni. Również rozwinięte moce produkcyjne, bo jak wiemy, PGZ planuje bardzo szybko zwiększyć moce produkcyjne związane z produkcją armatohaubic. Samoloty. Proszę Państwa, samoloty pierwsze już będą do dyspozycji polskich sił powietrznych w przyszłym roku. Te samoloty po pierwsze umożliwią nam wycofanie postsowieckich samolotów. Po drugie, umożliwią nam zintensyfikowanie szkolenia polskich pilotów. No i po trzecie, to są samoloty szkolno-bojowe, a więc będą do wykorzystania przy różnego rodzaju misjach, jakie wykonujemy jako solidarni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Chcę bardzo mocno podkreślić, że te samoloty w 80% są spójne z F-16, że zostały zaprojektowane w kooperacji między Koreą a Stanami Zjednoczonymi. Lockheed Martin te samoloty zaprojektował, że nasi piloci już latali na tych samolotach w Korei i podkreślali, że łatwy jest pilotaż, łatwo przesiąść się pilotowi z F-16 do FA-50. No i w drugą stronę, bardzo łatwo przesiąść się pilotowi FA-50 do F-16. Wystarczy tylko kilka godzin lotu, żeby pilot mógł wykorzystywać w pełni zarówno walory tego samolotu, jak i żeby mógł wykorzystywać w pełni swoje umiejętności. To działa w obie strony. Ale przede wszystkim FA-50 umożliwi nam zwiększenie liczby podchorążych, którzy zostaną pilotami, a więc będą wykorzystywane bardzo intensywnie w ramach działalności Lotniczej Akademii Wojskowej. No i proszę Państwa, musimy wycofać migi. Ja byłem o tym przekonany jeszcze przed katastrofą, do której doszło, w której zginął polski pilot. Ta katastrofa była spowodowana nieumiejętnością doprowadzenia, czy brakiem możliwości doprowadzenia tego samolotu do takiego stanu, w którym byłby on bezpieczny dla pilotów.
Wczoraj mieliśmy też incydent lotniczy, MiG-29 musiał wylądować, dlatego że pojawiły się problemy techniczne. Ja nie dopuszczam do tego, żeby polscy piloci ryzykowali swoje życie, wykorzystując samoloty, które są dla nich niebezpieczne. Poza tym te samoloty mają nikłą wartość bojową. No i trzeci argument, nie mamy części do tych samolotów. My nie godzimy się na to, żeby pokątnie sprowadzać części z Rosji do tych samolotów. Nie, to nie wchodzi w ogóle w grę. W związku z tym te samoloty muszą wyjść ze służby. A więc samoloty FA-50, których pierwsze egzemplarze już będą dostępne dla Polskich Sił Powietrznych w przyszłym roku, po prostu te samoloty zastąpią. A więc jest to głęboko przemyślana decyzja. Jest to decyzja, która wzmocni Polskie Siły Powietrzne. Jest to decyzja, która spowoduje, że Polskie Siły Powietrzne będą mogły się rozwijać. Podkreślam, podczas rozmowy z moimi partnerami koreańskimi też byliśmy zgodni co do tego, że dzisiaj podpisane umowy ramowe stanowią tylko pierwszy etap naszej współpracy. Będziemy korzystać z tej współpracy, jesteśmy przekonani, że ta współpraca jest dobra dla obu naszych państw, że ta współpraca wzmocni siły zbrojne polskie, że ta współpraca jest szansą dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i jest szansą również dla koreańskiego przemysłu zbrojeniowego. A więc w tej transakcji wszyscy są wygrani. A przede wszystkim, co jest dla mnie najważniejsze, dla polskich władz jest najważniejsze, zapewniamy w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Chcę też podkreślić rolę prezydentów naszych państw w negocjacjach dotyczących właśnie tej współpracy. W Madrycie podczas szczytu NATO prezydent Polski i prezydent Korei rozmawiali na ten temat. Uczestniczyłem w tej rozmowie. Chcę podkreślić i podziękować za bardzo krótki czas, w jakim doszliśmy do porozumienia. Moja wizyta w Seulu miała miejsce w końcu maja, a dziś już mamy podpisane umowy ramowe, także żartowałem, że osiągnęliśmy Mistrzostwo Świata, jeżeli chodzi o właśnie porozumienie, o czas porozumienia. Ale poważnie rzecz ujmując, chodzi o wspólnotę interesów. Poważnie rzecz ujmując, chodzi o strategiczną współpracę między Polską a Koreą Południową. A więc bezpieczeństwo naszej ojczyzny znacząco wzrasta dzięki tej współpracy. Została stworzona olbrzymia szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, no a dla Korei Południowej też jest to pożytek polegający na tym, że Korea Południowa ze swoją świetną bronią wchodzi na rynek Unii Europejskiej, wchodzi do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, dlatego że jesteśmy sojusznikami, że współpracujemy z sobą, że podzielamy zagrożenia, że jesteśmy przekonani, że nasza współpraca stanowi ważny element zabiegów o pokój na świecie. Dziękuję.